Cześć! W tym filmie pokażę Tobie, jak dodać napisy do swojego filmu na YouTube, tak aby widzowie z całego świata zrozumieli, co do nich mówisz. Przechodzimy do przeglądarki internetowej. Wchodzimy na stronę YouTube. Logujemy się do swojego konta Google. Przechodzimy do YouTube Studio. Przechodzimy do zakładki Napisy. Wybieramy film, gdzie chcemy dodać napisy. Klikamy Dodaj. Utwórz nowe napisy. Usuwamy czas wygenerowany automatycznie, czyli te bloki, które tutaj widzicie. I będziemy tutaj wpisywać kawałki tekstu, aby zgadzały się z tym, co jest mówione na filmie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj mamy wykres, kiedy jest coś mówione, więc łatwo rozpoznać przerwy. Klikamy play, odsłuchujemy. Cześć, to jest film testowy. Cześć, to jest film testowy. Kropka. Klikamy dodaj i zobaczcie, dodał się tu napis od 2 do 4 sekundy. Można to precyzyjnie sobie tu ustawić. W każdej chwili można usunąć. I musimy ustawić początek i koniec, żeby się zgadzał względem tego, co mówimy. Sprawdzamy. I napisy znikają. I tak dalej robimy do samego końca filmu. Zobaczcie. W tym filmie pokażę Tobie, jak dodawać napisy do filmów. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, aby dokładnie dopasować start i koniec napisów do tego, co mówimy. Oraz opowiem, jak dobrze mówić w czasie filmu. Żeby te napisy wygodnie się dodawało. Kropka. I tu dodajemy ostatni. Zobaczmy efekt końcowy. To możemy pomniejszyć sobie. I oglądamy. Play. Cześć. To jest film testowy. W tym filmie pokażę Tobie, jak dodawać napisy do filmu. Oraz opowiem, jak dobrze mówić w czasie filmu, żeby te napisy wygodnie się dodawało. Zauważyliście, że nie mówię dosyć naturalnie, tylko tak sztucznie z przerwami. Zależało mi w tym filmie testowym, żeby pokazać Wam, że warto mówić w czasie filmu z drobnymi przerwami, może nie tak dużymi jak u mnie, ale dzięki temu łatwiej potem dodawać napisy. Mamy tutaj dodatkowo opcję skrótów klawiszowych, żeby przyspieszyć sobie proces dodawania napisów. Ale myślę, że ta podstawa, którą Wam tutaj zaprezentowałem, jest dla Was wystarczająca. Klikamy Zapisz zmiany. I gdy dodamy napisy w swoim języku, to warto dodatkowo dodać napisy w języku angielskim, dzięki czemu widzowie będą mogli automatycznie tłumaczyć napisy na swoje języki z innych krajów. Klikamy Utwórz nowe napisy. I tu mamy opcję Przetłumacz automatycznie. Więc już teraz nie musimy wpisywać w języku angielskim, bo automatycznie zostaną przetłumaczone. Oczywiście możemy wpisać je ręcznie. Zapisujemy zmiany i jak widzicie, mamy dodane napisy w języku polskim i dodatkowo angielskim. A teraz widz, jeżeli będzie oglądał taki film, to będzie mógł w opcjach napisów ustawić sobie
albo język angielski, albo język polski, albo przetłumacz automatycznie, dzięki czemu będzie mógł wybrać dowolny język, jaki chce, na przykład grecki. I zobaczcie, gdy będzie odtwarzał film, to będą napisy w języku greckim. Bardzo fajne rozwiązanie, myślę, że może Wam się to przydać, ten poradnik. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do oczywiście subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę się przyda, dzwoneczek się przyda, niebawem kolejne praktyczne poradniki. Zapraszam Was do skomentowania tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!